Cześć, ja jestem Reveso, to jest Zagrajmy w Wiedźmin, edycja rozszerzona. No i jesteśmy sobie w zimie, bardzo piękna wioska. No to niezła wieś. Okej, okay. I co tutaj mamy? Jakieś kurki? Nie możemy jak w Gothiku 3 ich zabić, widzę. Okej. Okay. Tutaj widzę lekkie ścinki, bo się gra dopiero uruchomiła. Zobaczmy sobie nasze umiejętności, mamy oczywiście coś takiego. I pięknie, umiemy zielarstwo, więc to jest fajne, nauczyłem się poza odcinkiem właśnie, żeby was tam nie trudzić. No i tutaj widzę, że są jacyś ludkowie, najemnicy, ognisko również, nie potrzebuję, to jest jakiś zielarz z wyzimy. Witaj. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. W ogóle tak sobie ustawiłem fajnie popfiltr. Pokaż mi swoje towary. O, Gothic. Tak fajnie sobie ustawiłem popfiltr, że mogę widzieć wszystko dosłownie, już mi nie przeszkadza. Dobra, pokaż mi swoje towary. I co ty tutaj masz? Ponoć książki się fajnie kupuje. To możemy chyba sprzedać, cena sprzedaży 1, nie wiem czy inny handlarz może nam to sprzedać. 2 za sztukę, możemy sobie to opchnąć. To sobie opylimy, oczywiście to możemy opylić te dwie rzeczy, z tego co pamiętam. Negan mi mówił, że u kowala najlepiej to opchnąć. Dobra, jak widzicie słucham się rad, bo to jest najlepsze co mogę zrobić. 43 oreny, o kurde, już nawet całkiem sporo. O, tutaj 10 orenów, proszę, będziesz miał... O, kozie mleko, możesz się napić, czekajcie, czy ja nie mogę komuś... energii, możesz również sprzedać lub podarować. Cena 1, więc... Niech będzie sobie. A co on tutaj ma? Bo ja chciałbym sobie... Właśnie, czego ja potrzebuję do stworzenia tej miksturki fajnej, która mi daje tam recepty. Oka przerazy. Quebrich, Rebris, Vitrol. Vitrol? Rebris. Co to za nazwy? Masakra, zaraz Vitrol? Quebris i jakiś Rebris potrzebujemy. Słuchaj. Okej. Okay. A czy masz tutaj takie coś, co daje to? To nie. To zawiera. Quebris nie. Rubedo to nie. On tego nie ma, niestety. No dobra, no można tak... sobie poszukać. Sorry, że tak szukałem, ale no ja dopiero co w to gram. Ja nigdy w to nie grałem. O, u kowala możemy sobie sprzedać. Właśnie te rzeczy. Witaj. Witaj. Tak, jestem krasnoludem. Nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel. Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj. Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując za kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy. Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcę cię o coś zapytać. Słucham. Oh my god, dobra, przykuj miecz. Kowale mogą dla ciebie wykuć nowe miecze z meteorytu. Czy miecze do wykucia nowego miecza potrzebujesz co najmniej 3 kawałków meteorytu. Wskazówka, kowale mogą także wypalić znaki runiczne na twoim srebrnym mieczu. Potrzebujesz co najmniej 3 run, aby wykuć je na ostrzu. A widzę, że on nie ma do sprzedania. To możemy sobie sprzedać. O, widzę, że on nam daje. Dużo więcej. No i mamy już 103 oreny. Pięknie, to jest całkiem okej. Okay. Fajnie się zarabia. Co możesz...
Nie mu słucham, bo cię... Opowiedz. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki. Od wiewiórczych kit, które dędają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nieludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Aha, więc skojatel to są wiewiórki, okej? Okay? Utrzymujesz kontakty z wiewiórkami? Spierwszaj, prowokatorze. No ej. Spierwszaj, prowokatorze. Spierwszaj, prowokatorze. Nie obrażaj się na mnie, ja nie chciałem. Dobra, obraził się na mnie. Może powinienem się pośpieszyć. Mam nadzieję, że się odobrazi, co? Jak, nie wiem, coś zrobimy innego. Tutaj jeszcze w karczmie nie byliśmy. Chyba wzięliśmy te wszystkie zlecenie na gule. Zlecenie na... Tak, to już wzięliśmy oczywiście. Coś tu mamy. Oko przerazy to już wzięliśmy, zapewne brązowy talent. Zwój to już zamieć. O, nie poznałem tego. Dobrze, że to przeczytałem w ogóle. Tutaj są kamienie szlifierskie. Mogą nam się jeszcze przydać. Fajnie by tutaj dać tą jaskółkę tutaj. Żeby nas leczyła. Nie wiem, ile to się może stakować, bo to ma... O, 7. 8, spoko. Bo to miałem w oddzielnym staku, tak dziwnie trochę. Zwiększę regenerację. Czy da się tutaj mieć więcej trochę tych wyborów? Nie wiem. Nie wiem, czego to zależy od tych slotów wszystkich na te miksturki. W gospodach można medytować, porozmawiać z właścicielem danego lokalu i kliknij RPM medytację. Tutaj jest jakiś gościu, antykwariusz, pewnie książki można kupić. Jakiś Kalksztejn, o to chyba on potrzebował te rzeczy. Tutaj jest Shani, tutaj jest Alvin, beczka, przeszukajmy sobie pierw beczkę. O, tutaj są w ogóle... Okej, spoko. To jest jakaś skrzynka. Plaster miodu, pożywienie, spoko. To możemy sobie wszystko zabrać. Pięknie. Co tu się robi, co? Słaby pięściarz. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Mogę się bić? Co? Mogę się bić. O ile mogę się potargować? Daj mi 10 orenów. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Zobaczymy. No pewnie. Okej. Okay. Żółta postawka oznacza postacie, z którymi można walczyć bez broni. Aby zaatakować taką postać, kliknij jej sylwetkę lewym przyciskiem myszy. Ciosy przeciwnika blokujesz, trzymając prawy przycisk myszy. Wskazówka. Najlepsza taktyka polega na blokowaniu i czekaniu na atak przeciwnika, po czym wyprowadzaniu własnych uderzeń, gdy przeciwnik kończy swój cios. Okej. Okay. Raczej nie jest trudna ta mechanika. Komu by to chyba? Przypieprzyć? No, Geralt? Aha, to tak to działa. Pięknie, ale to... Aha, prawym przyciskiem się blokuje, a lewym, dobra, ogarniam. Pik! Pik! Bitch! Fuck yeah! Ale dostajesz. Słaby pięściarz, easy to było. Całkiem fajne, ale to być może dlatego, że to jest... Ten... Podstawy. Ten w ogóle nie wie komu. Znowu przegrałem. Mogłem się tego spodziewać. Oto twoje pieniądze. Spoko. I z kim mamy tutaj zawalczyć? Beczka. Dobra. Pięściarz. Chcesz oberwać nieznajomy? Dobra, wiadomo, że to będzie pewnie to samo. Chcesz oberwać nieznajomy? No pewnie. Tylko dawaj podwójną kasę. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Zobaczymy. Żebyś nie zarobił w papę ode mnie. Zarobisz, ale w mordę. Jejo. Ła, trochę bije. Dobra, spoko. No... Broń się, Geralt! Broń się! Dobra, widzę, że też możemy też unikać w ten sposób. No, dostałem też pysk. Rozwalę ci mordę! Żebym ja cię nie rozwalił. Pik! No, niech to. Dobra. Okej, a, kurde, dobra. Fajna mechanika w ogóle walki, śmieszna trochę. Cyk! Pięknie, ale go dorwaliśmy. Super. Kolejny bydle załatwione. Dobra, pięściarz jest załatwiony, super. Mega, super aktywność pod Wiedźminem jest. Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Okej, okay, fajnie. Dostaliśmy trochę kasy, ale też nam się trochę oberwało, wiecie? Pięści mnie świerzbią. To już byłeś, to już byłeś. A co to? Silny pięściarz, pięściarz, spoko. Chcesz My tu walczymy na pieniądze. O, w ogóle dostałem jeszcze uleczenie. Samo z siebie, nie wiem.
Dobra, wiadomo, że będziesz to samo mówił, co twoi koledzy. Nie wiem, czy gruby Anselm to jest właśnie ten główny, ale jeszcze silnego pięściarza by wypadało pokonać. Dobra. Dostaję tutaj w ogóle jakiś eksp? Ale ten jest cieniasem trochę. Dobra, dostaniesz cieniasie, pik. Już cię mamy, jesteś przy ścianie, to nie uciekniesz. Pik. Pokijejo. Ale fajna jest ta animacja, jak ten Geralt uderza go jeszcze takim finisherem. Fajne to jest. Mua! Jeszcze dawał buzi. Pięknie. Dobra. Nie nastraję się tak, Geralt. Dobra, bierz kasę i daj mi spokój. No i piękna kaska. O, regeneracja życia jest fajna tutaj. Proszę, proszę. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Wchodzę. Dobra, easy, jeszcze musimy silnego pięściarza pokonać. Po grubym Anselmie. O, to jest w ogóle zadanie. Od gnojku. Dobra, widzę, że mnie uderzył trochę. Gruby Anselm? No co ty robisz? Synu. Dobra, sparował. Pik, ty jesteś sukinsyn. Oh yeah, bitch. A, trochę mnie pobił, ty gnoju. Pik. Ej, ale fajna mechanika, strasznie mi się podoba, mimo że mówicie, że jest ej, drewniana, grubiej, ale jest fajna, naprawdę spoko, mi się podoba. Jest całkiem zacna. Jak na taką gierkę, no powiem wam. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Dawaj kasę. Dawaj kasę. 100 orenów jest twoje. Nie pięknie, 100 orenów jest spoko. Pewnie zrobi... 125 orenów, jak widzicie. No i spoko, jeszcze tutaj. Nie, ten gościu. Nowy poziom, patrzcie, jeo. Super. No i widzicie, fajnie było, opłacało się. Szani mnie uleczyła? Chciałbyś mnie o coś zapytać? Nie, chciałbym się przespać czy coś, ale chyba tutaj nie mogę. Chyba, że w karczmie coś można tutaj zrobić. Karczmasz Olaf, to nie wiem, czy coś może mi powiedzieć. Ale fajnie, że była coś takiego, że jakby arena, na której możemy się bić. Pewnie to jest zadanie takie, że będzie też w innych miastach. Całkiem fajna rzecz. Dobra, tutaj jest jakieś ognisko, przyśpimy się, rozdysponujmy oczywiście nowe talenty. Może powinien się pośpieszyć? To jest głos wrzoda z Gothica 1. Okej. Regeneracja jednej żywotności na sekundę. Parowanie, atak specjalny. O, Jesus. Dobra, zrobimy tak. Robimy tak. Ponoć bardzo fajnie iść. Słyszałem. Styl silny. Co tu iść, co? Powoduje powalenie. To jest ponoć spoko. Dobra, bierzemy to. Bierzemy to, bo jak powalimy gościa, od razu możemy go wykończyć i tak będzie najzaczniej. Dobra, możemy stąd jakoś wyjść. Nie tak. Aha. Czyli tak musi się przespać Geralt z tym. Okej. Pięknie. Spoko, tak dziwnie przytłumione w ogóle głosy były. Świetnie. Dobra. I idziemy jeszcze raz do karczmy, zobaczmy co tam możemy znaleźć w tej Wyzimie, tak mi się wydaje, czyli jak się ta mapa nazywa. Obrzeża Wyzimy. Okej, to już wiem jak nazwać odcinek. Dobra, wejdźmy sobie do karczmy i pogadajmy z tamtejszymi ludźmi. Ile mamy już golda? Bo chyba trochę zarobiliśmy. 253 oreny. Całkiem sporo. Słyszałem też od jednego z was, że można tutaj upić jakiegoś pijaka i on w zamian za to daje nam jakąś tam rzecz. Witaj, nieznajomy. To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta. Doprawdy? Ano tak. Białe włosy, miecz na plecach. Wypisz, wymaluj jak z ballad. Dobrze poznałeś. To o mnie ballady. Wolne żarty. Wszyscy wiedzą, że Geralt ożenił się z czarodziejką i żyją razem na Wyspach Szczęśliwych. Skąd wiedzą, jeśli można spytać? Mistrz Jaskier, bard nad bardami, śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś, jaśnie panie? Z chęcią posłucham. Sztuka sztuką, ale... Dobra, nie będę ci dawał golda.
Krzani mnie to, chociaż... Dobra. Śpiewaj! No pewnie, śpiewaj, dawaj. Pięciolęk. Szła magiczka przez porębę, pogryzły ją żmije. Wszystkie gady wyzdychały, a magiczka żyje. Aha, bardzo śmieszne. Bardzo, bardzo śmieszne, wiecie? Tutaj... Ale młyn, co się dzieje? Ktoś ty przybysz? Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Raz ja. Obcy swój, wszystko jedno. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Cieszę się, że udało nam się dogadać. Raz ja. Musimy to uczcić. Aha, czyli możemy się z nim napić, dobra. Ikonę napoju, wskazówkę postaci mają często swoje upodobania do picia. Okej. Okay. Słaby alkohol, może to go załatwi? Pik. Dobra, jeszcze go trzyma, dobra. Cykamy, cykając. Dawaj, upijemy cię. Ale czy mamy jeszcze? Sprzedać, żeby podarować. O, mamy tutaj piwo, spoko. Pijemy, pijemy. Może go... Co to jest? To chyba jest upojenie alkoholowe, co? Dobra, bierzemy... O, jak się zblurował obraz, co się dzieje? Dawaj, jeszcze jeden Geralt. Pijemy, pijemy, pijemy. Zjadłbym coś. No i cię przepiłem. No, masz twardy łeb. A co z fantami za zwycięstwo? Piłem ostatnio z kupcem. Miał słabą głowę i zapomniał księgi. Dam się ją. Dzięki. O, księga trwogi i obrzydzenia. Co to jest? To już przeczytałeś, to już książki też chyba będziemy mogli sprzedać sobie trochę. Księga o bestiariusz. Okej. Ale to już przeczytaliśmy? Też już znamy. Oh my god, super, całkiem fajnie. Tutaj też przeczytałeś, dobra. Nie ma problemu. Musimy sobie to posprzedawać. Ciekawe. O, Jesus, ale się nawaliłeś. Panie, panie, idziemy. Może uda nam się jakoś dostać gdziekolwiek. Antykwariusz. Psia krew, zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Czym handlujesz, ziomek? Czym handlujesz? Bajki i klochoty. Ponieważ tutaj można fajne fanty kupić. Potwory bagienne i się z tego nauczyć. Zelikańska alchemia. O roślinach polnych. To jest ponoć spoko. I warto to mieć, słyszałem. Przeczytajmy sobie to. O roślinach polnych, dodaję spisy składniki, dobra. Płatki ziemniejki jakieś. Dobra, sprzedajemy książki, słuchajcie. Tylko nie wiem, czy on ode mnie to kupi. O, cena sprzedaży 40, spoko. To jest za 50. Tutaj za dychę. To za dychę. To za 20. I to jeszcze za 20. No dobra. Ej, odzyskało nam się i trochę... Wyszliśmy na tym pozytywnie. Tutaj jest jakiś karczma szola. Mam nadzieję, że da się tutaj przespać chociaż troszkę. Karczmarzu! Karczmarzu, dawaj! A nie, bo ja nie mogę podejść nawet do lady, co jest słabe. Ile to trwa w ogóle, co? Szansa na trafienie zmniejszona 50. No, no wiadomo, jak Geralt ma machać mieczem, co? Dobra, tutaj widzę jakieś jedzonko, które pewnie możemy sobie sprzedać. No dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj! Wesna jakaś, spoko? Chodź tutaj. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola! Czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło? Dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Ty. Na razie nic, dziękuję. No wiecie co? Dobra, w takim razie poproszę piwo. I co tu masz? Możemy sobie coś też sprzedać. Regeneracja energii. Pewnie... Aha, to za dychę możemy tylko sprzedać. Zjedzone, czasowo zwiększa regenerację. Nie no, jeszcze wiecie co? Chwilę sobie to... Spirytus temerski, mocny alkohol, dobra... Baza na wytwarzanie alkohol. Okej, okay, czyli to jest do wytwarzania też. No dobra, to nie wiem, kupiłbym sobie jedną sztukę od niczego, jakbym miał coś uważać. Nie, Olaf, chodź tu pogadaj.
Czego tu chce? Podaj piwo. Nie chcemy tu tak... Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? O, tutaj chcesz coś przechować? Masz wolny pokój, chcę dobra? Odpocząć. Ta. 5 orenów to nie jest, wiecie, a trochę nie chciałbym się poruszać, gdy jesteśmy pijani. To jest słabe, dobra, przyśpimy się do ranka oczywiście. Tutaj chyba nieliczone są dni z tego co widzę. Albo może mi się zdaje. No dobra, wstawaj. O, widzę, że już kamera pięknie działa. Shani, coś możesz mi powiedzieć? Nie, Shani już mi nic nie może powiedzieć. Alan? To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Kurde, szkoda trochę. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden, z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię, co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. No dobra. Okej. Okay. Leufarden, tutaj jest jeszcze Kalkstein. Trzy uncje Optima Mater... Kropla roztworu rtęciowego? Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał Ta krew jest mi pod... Jestem znowu, wywaliło grę, ale no, kurde, porozmawiałem sobie znowu z nimi. Ze wszystkimi sobie już porozmawiałem, z kim tu miałem. Sprzedałem sobie wszystko, co miałem. Wszystko przeczytane, wszystko zrobione, to co zrobiłem, no i fajnie jest. No i jeszcze wziąłem zadania, questy, dobra. Zobaczmy sobie, jakie mamy w ogóle, ludzie i potwory. Podglądzie muszę dojść do wielebnego, sprawy salamandry. Aha, czyli wielebny jeszcze raz. Okej, okay, spoko. Bierzemy sobie, ten w ogóle śpiewa, jak mnie wkurza. Ale dobra, przyjaciela Leufardena, może sobie, o mój Boże, jak daleko. O, pani. Dobra, może wielebny będzie bliżej. Dobra, już jest bliżej. O, trochę bliżej. To będzie lepsze. Może Rubeiro będzie lepszy? No nie wiem, ziomek. Rób co chcesz. F5. Szybkie zapisywanie. Oczywiście, sorry, ale no jak mi będzie wywalać, to ja po prostu wolę sobie F5 zrobić. I mi wtedy nic nie wywali. I będzie super. Pięknie. Nieznane rośliny. Tę książkę już przeczytałeś. I jeszcze chciałbym zobaczyć sobie na szybko,
Czy wszystko, wszystkie roślinki tam już kupiłem, w sensie wiedzę o roślinach, bo mi potrzebna będzie do tego. Leuwarden, antykwariusz, dobra. Psia krew, dobra. Przedstawię zaproszenie, bla bla bla. Księga o roślinach polnych, to mi się przyda. Zelikańska alchemia, to mi się może... Za mało renów, ojeju. Ile to kosztuje? Dobra, może być tyle, ile wydałem, spoko. Dobra. Dobra. Spoko. Tutaj zrobione. Składniki owoce jakieś, bronie oko. Spoko. Zwójna jest kółkę, tutaj chyba wszystko zrobione. Szytańce. Okej. Poznaliśmy jakieś nowe roślinki, które możemy sobie potem zbierać. No i okej. Idziemy sobie. Widzę, że tutaj pojawiły się nowe roślinki. Jaskółcze ziele, biały mirt, bla bla bla. Zapisywanie oczywiście piątka leci. Od niczego, bo może mi grę wywalić. Jak już poprzednim razem to było i musiałem zrobić jeszcze raz. Dobra, bierzemy sobie to. Nie wiem czemu wywaliło, ale coś jakiś błąd. Jak wychodziłem, wiecie? Dobra, biały mirt. Sobie oczywiście weźmiemy to wszystko. Nie wiem czy może mi się to przydać czy nie, ale zawsze coś. Jaskółcze ziele, no to chyba to jest do stworzenia jaskółki. Co ono zawiera? Rebis i Nirgedo, okej. Biały mirt, ciekawe czy nam to coś pomoże. Vitrol albedo. Jestem ciekawy czy już jesteśmy gotowi, żeby stworzyć receptę oka z przerazy. Vitrol, rebis, quebrich. Jeszcze ten quebrich, czy jak mu tam. Zobaczmy, czy ta ziemiejka nie będzie miała. To jest znowu kolejna jakaś roślina. Tak, uwielbiam zbierać roślinki po prostu w grach. To jest cudowne. Eter i Lubedo, nie. Niestety nie. Dobra, widzę, że tu kolejne są odblokowane miejsca. Pies Oda. Biały mirt. Okej. Nie wiem, do psa wolę nie podchodzić, bo z tego co pamiętam, zamieniają się w te dzikie psy. No okej. Ale to nie wiem czy wieczorem. Dobra, rozejrzyjmy się po tej wiosce. O kurde bela, tak się wam bardzo podoba ten Wiedźmin. Takie oceny są pod odcinkami, takie wyświetlenia. No po prostu nigdy takich nie było. Jestem bardzo z was dumny, piąteczka. Witam oczywiście wszystkich, nowy 1200 subskrypcji, subskrybentów. Jest naprawdę was dużo. Jestem naprawdę wam wdzięczny, że szanujecie moją pracę. Blablabla. Ale się zakręciłem. Och. Dopiero wtedy, kiedy się rozgadałem, niedługo będę musiał kończyć odcinek. No świetnie. Po prostu super. Dobra, bierzemy sobie beczunię. Beczunia, hihi. Bierzemy sobie z tego. Nie możemy bić tych kur. Trochę się przyzwyczaiłem z Gothica 3, że jak widzę kurę, to chcę ją bić. Mam nadzieję, że to nie odbije się w realu. Okej. Balisa jakaś. Okej. Quebrich. Oh my god, już mamy na to. Słuchaj ta. Ognisko. Chory człowiek tutaj jakiś w ogóle jest. Mój brzuch, jak to boli. Przeklęta wiedźma. Drzwi do domu Abigail, okej. Nie wiem, pewnie żona go zatruła obiadem czy coś, okej. Spoko. Tutaj jest jakiś podróżny. Szukajmy jakiegoś ogniska, bo wcześniej chyba minąłem ognisko. Zbieram wszystko, na co mi trafi w łapki, bo nie wiem, co może mi się w tej grze przydać. Jestem zielony w tej grze, potrzebuję rad, piszcie rady. Jak najwięcej rad ma być. Dobra, ja bym się wrócił szybko do ogniska. Aha, tutaj po lewo jest, dobra. Trochę nie ogarniam jeszcze gdzie co jest, więc musicie mi wybaczyć z tego, bo nie mam orientacji jeszcze tu w terenie. Pierwszy raz odkrywam tę grę. Tak, pierwszy raz gram Wiedźmina. Nigdy w to nie grałem i wiem, że będzie ciężko, ale wiem też, że mi pomożecie, co? Dobra, bierzemy sobie tak i uważmy sobie coś, co? Uważmy sobie to. Eliksir z oka przerazy. To jest to? Jeden brązowy talent zapewnia. Okej. Miąższaj, tak? Wolę kliknąć na to. Czas odpoczynku zwiększony o 1 godzinę. Okej, czyli nie wiem. Nie wiem o co chodzi z tym zwiększeniem o 1 godzinę. Możecie mi wytłumaczyć, bo nie pojmuję to trochę. I co, napijmy się tego. Będziemy mogli rozdysponować sobie jeden z brązowych talentów. Prawy przycisk myszy, żeby użyć. O, jak dulnął, fajnie. Okej, i będziemy mogli sobie rozdysponować w jeden brązowy talent z tego
o ile się nie mylę, bohater. Oczywiście mamy jeden brązowy talent, to jest fajne. Wyrzucanie broni, podmuch, powalenie 25. Czyliś w miecze, co? Zręczności jeszcze nic nie mam. No i teraz mamy troszkę problem, co? Dobra, zrobię coś takiego, że regeneracja żywotności odblokuje... Tu są już srebrne talenty, więc to raczej się nam nie przyda. Obrażenia 25, unik minus 50. Tylko wtedy, kiedy Geralt jest pod wpływem alkoholu. Nie wiem, może mi się to przydać? Pewnie tak. Dobra, bierzemy. Czas odpoczynku zwiększony o kolejną godzinkę. Okej. Bardzo łatwo się tu poziomy wbija. Mega. Ponad słyszałem, że im większy poziom, tym będziemy już mogli rozdysponować tam srebrne talenty i tak dalej, i tak dalej. Srebrne talenty oczywiście to są ponoć lepsze od tych brązowych. I na końcu są złote, które można zdobyć mało. Nie wiem, czy można zdobyć wszystkie umiejętności. Jeżeli nie, no to szkoda, trochę trudno. Jeżeli tak, to naprawdę super. Dobra, bierzemy sobie tutaj. Zbieramy to sobie składniki. Nie wiadomo nigdy, co może mi się przydać w tej grze. Dobra. Tutaj mamy mapę pod M-ką. Widzę, że krypta jest tutaj. Tutaj jest jeszcze... Czy ja się nie mam właśnie udać do tej krypty? Krypta. Jaka krypta to jest? Dobra. Możemy sobie wejść w zadania. Anuluj śledzenie. Jaskinia. Dobra, jaskinia. Aha, czyli jaskinia jest trochę za daleko. Ludzie i potwory. Salamandry. Wielebny. Loi Vardena. W jaskini. Brzemię przyszłości. To nie. Brzemię przyszłości jeszcze nie chciałbym sobie robić. W ogóle muszę coś dzisiaj zrobić w tym odcinku. Do wielebnego. Wielebnego. Aha, czyli wszystko prowadzi do tego wielebnego całego. No dobra, bierzemy sobie tę misję i udajemy się do tego wielebnego. Ciekawe, co on nam w ogóle powie. Fajna wiocha, fajna grafika, bardzo ładna, naprawdę. Jeżeli chodzi o zrobienie wioski, to ta gra dostaje ode mnie dziesiątkę, bo fajnie jest stworzona, bardzo ładnie zoptymalizowana gra. Nie tnie się jak Gothic 1, Gothic 3. Uch, Boże, te lagi w Gothicu 3 są po prostu piękne. I te 10 FPS-ów czasem, co mam. Dobra, bierzemy sobie wszystko tu. Jakie fajne ptaki. Cokolwiek się tu poruszy, to jest mega. Sorry, że się zadziwiam tym, ale dla mnie to jest super grafika i jak na te czasy jest naprawdę całkiem nieźle. Z tym podróżnim chyba już gadaliśmy wcześniej, bo to był ten, co był przy karczmie. Dobra, idziemy sobie tędy. O, jeszcze tutaj na prawo, jak widzicie, pokazuje mi kursor, więc całkiem okej. Barberka. Czy to jest roślinka? Roślinka. No i fajnie. Nigdy się nie interesowałem Wiedźminem. Kiedyś naprawdę mi się nawet nie podobał i szczerze nie chciałem w niego zagrać kiedyś. A teraz sądzę, że raczej byłem głupi, że dawałem się tylko jednej grze, czyli Gothicowi, i zamykałem się tylko na jedną grę. A to jest błędem. I fajnie jest poznawać nowe gry i bawić się razem z wami. Bo to jest właśnie najważniejsze, żeby się dobrze bawić właśnie. Mam nadzieję, że i wy się bawicie przednio. Po prostu szampańska zabawa, otwierajcie szampany. Cokolwiek róbcie. Sylwester, cyk cyk. Noki. Co tu jeszcze jest? Staruszka. Staruszka, można kopać. Barberka. Dobra, zbieram sobie to wszystko, wiecie? Podgrodzie, nowy rejon. Nie chciałbym jeszcze wchodzić do tych domków, bo nie wiem, co mogą powiedzieć mi jak w Gothicu. Czy mnie oskarży za coś, że wchodzę do ich domku? Nie wiem, powiedzcie mi, czy to tak jest jak w Gothicu. Bardzo bym był, byłbym wam wdzięczny. Jaskółcze ziele, zbieramy sobie to wszystko. Jaskółcze ziele, okej. Okay. Całkiem jego sporo, więc zbieram wszystko. Stoi przybłę, znaczy człowie... kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnuję. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy łobaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Co to jest, kwarantanna koronawirusa? Co tu się dzieje? Jeszcze patrzę, czy nie jestem chory. Oh my god. To jest jakaś kwarantanna totalnie.
Serio, dosłownie. I tutaj nie zmyślam ani nie mówię żadnego śmiechu. To nie jest w ogóle żart, szczerze, ta choroba. Rozprowadza się, widzę, po tysiącach, miliony zakażeń normalnie. Masakra to jest. Mam nadzieję, że to się uspokoi, wiecie? Powiedzcie mi. Że czasem tak jak myślę o tym, wolę o tym nawet nie gadać, bo się zaczynam bać, tak szczerze. Ty się wstydź? Nie będę się wstydzić. Boże, co za babsko. Najgorsza baba na świecie. Uch. Dobra. Co tu jest? Aha, tu jest takie coś. Dom wielebnego. Okej. Okay. Może mogę sobie tutaj wejść jak do siebie? Do domu? Szafa. O, tutaj śpi Gamon jeden. Dobra, bierzemy schody na dół. Okej. Okay. Co jest w jego piwnicy? Beczka. Fajnie, możemy kraść bez tego, żeby mi mówił, że wyjdź z domu. Opowiada o elfiej wieszczki. Nie wiem, czy to coś mi da. Glosariusz, okej. Okay. Potem się to sprzeda, będziemy mieli pieniążki. Tak jest, money. Must be funny. Dobra, wielebny? Zgiń, przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, wielebny, chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry, ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem, mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Dobra, ja sobie oczywiście w następnym odcinku pogadam z nim. Naprawdę Wiedźmin mi się mega podoba. Dajcie znać, jak ten odcinek wam się podoba. Czy ja dostałem nowy poziom? Nie, to jest zadanie uaktualnione. Okej, okay, gra zapisana też. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja sobie usuwam oczywiście te stare zapisy, żeby mi nie muliły dysk, bo to jest oczywiście ważne, że każdy zapis muli dysk. Dobra, biorę sobie zapis. No i powiedzcie mi, jak wam się ten odcinek podobał. Dzięki za wasz czas, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej, pa, pa.